Piotr Zychowicz, historia realna. Jesteśmy w Wannsee na przedmieściach Berlina. Jest to miejscowość położona nad pięknym jeziorem. Tutaj przyjeżdżają Berlińczycy na weekendy, popływać na żaglówkach, spędzić miło czas pod miastem. Tutaj znajdują się piękne wille zamożnych berlińskich kupców, artystów. No jest to miejsce bardzo znane i przyjemne. Ale w mrocznych czasach III Rzeszy tutaj w Wannsee miała miejsce konferencja, która przesądziła o losach milionów ludzi. Jesteśmy w podberlińskim Wannsee, na ulicy Große Wannsee, budynek 56 na 58. Tutaj 20 stycznia 1942 roku miała miejsce słynna konferencja w Wannsee, zwołana przez Reinharda Heydricha. Tutaj rozmawiano o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się z naszym gościem w studiu w Warszawie. A teraz jesteśmy już w Warszawie i łączymy się z panem, z naszym dzisiejszym gościem zapowiedzianym, panem doktorem Jackiem Młynarczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przedstawię pana naszym widzom, widzom historii realnej. Jest pan znakomitym ekspertem zajmującym się III Rzeszą, właśnie Holokaustem, zagładą, zbrodniami Hitlera. To jest jedna, no chyba moja ulubiona pańska książka we współautorstwie o Waffen-SS. Bardzo państwu ją polecam. A teraz, panie profesorze, wyszła książka trochę w klimacie naszej dzisiejszej dyskusji, mianowicie W cieniu zagłady o losach Żydów z Kielc. I też tą książkę bardzo, bardzo państwu polecam. Może ja ją nawet pokażę tutaj, bo mamy ją pod ręką, także... Jeśli się już reklamujemy, to całkiem. Tak. Ja nie mogłem pokazać, bo jeszcze swojego egzemplarza nie odebrałem, ale niedługo odbiorę i przeczytam. Natomiast opisał pan historię z perspektywy, w tej książce z perspektywy, powiedziałbym, mikro, a teraz porozmawiajmy makro. Jak państwo widzieli, byłem w Wannsee, widziałem miejsce, w którym odbyła się ta słynna konferencja. Umówiliśmy się, że będziemy rozmawiali na temat z pewnego sporu, który toczy się między badaczami Holokaustu, i to jest dosyć takie dwie skomplikowane nazwy. Proszę mnie poprawić, jak się pomylę. Intencjonaliści kontra funkcjonaliści. Tak jest. I jak rozumiem, proszę nam pokrótce powiedzieć, jaka jest różnica między tymi dwoma szkołami myślenia o genezie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. To znaczy, ten spór ciągnie się, no, od już dobrych 50 lat, tak? Czyli półwiecze. Bo na początku, może nawet jeszcze trochę wcześniej, ponieważ ta wielka monografia Hilberga na temat zagłady Żydów w okupowanej Europie, która niedawno ukazała się w polskim tłumaczeniu, trzytomowa, olbrzymia, to był właśnie też taki wydźwięk intencjonalizmu, i ona była opublikowana w 1961 roku po raz pierwszy, no więc nawet 10 lat dłużej, tak? Kim byli intencjonaliści, kim byli funkcjonaliści lub też zwani strukturalistami? To pokrótce w tej chwili państwu opowiem. Intencjonaliści po prostu uważali, że plan zagłady Żydów powstał w zasadzie już na początku starania Hitlera o dojście do władzy, czyli w zasadzie już w momencie pisania Mein Kampf zaczął on się krystalizować. Później już po dojściu Hitlera do władzy był z coraz większą konsekwencją realizowany, a w trakcie wojny na bezpośrednie rozkazy Hitlera był radykalizowany coraz bardziej, co doprowadziło ostatecznie do zagłady wszystkich Żydów. Czyli dlaczego intencjonaliści? Ano dlatego, że
główną tezą tej koncepcji jest, że od początku była intencja wymordowania wszystkich Żydów w Europie. Nie tylko pozbycia się ich, ale wymordowania, pozbycia przez wymordowanie, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej to inaczej synonim wymordowania Żydów w Europie. Natomiast strukturaliści to grupa historyków wokół w zasadzie dwóch głównych, Martina Broszata i Hansa Mommsena, którzy sprzeciwili się tej koncepcji i poszli zupełnie w drugą stronę, twierdząc, że Hitler miał stosunkowo mały wpływ na podjęcie decyzji o ostatecznym wymordowaniu wszystkich Żydów, tylko to wymordowanie wynikało z procesu takiej kumulatywnej radykalizacji. To właśnie Hans Mommsen w takim sławnym artykule opublikowanym w latach 80. o realizacji utopii ukuł taki termin, no właśnie kumulatywnej radykalizacji, która miała polegać na tym, że to małe inicjatywy poszczególnych urzędników na różnych terenach okupowanej Europy doprowadziły do coraz większej radykalizacji polityki antyżydowskiej. Tak? To znaczy poszczególne etapy wypierania Żydów z życia społecznego, gettoizowania ich, pozbawiania praw, pozbawiania ich wyżywienia i głodzenia, wyniszczania przez pracę, a w końcu systematycznego mordowania, były takim procesem stopniowej radykalizacji. Tak? Stopniowo, nie zamierzano od początku zabić wszystkich, tak, ale starano się ich pozbyć. Tak? To ja tylko wtrącę, jeżeli pan pozwoli, słowo. Ja nie ukrywam, że są pod wielkim wpływem i moje poglądy w dużej mierze ukształtowała książka Christophera Browninga Geneza ostatecznego rozwiązania, której on odpowiada się za opcję numer dwa oczywiście. I on pokazuje, że to trochę tak szło od peryferii, czyli pewne inicjatywy oddolne pojawiały się na właśnie, czy to w Generalnym Gubernatorstwie, czy wcześniej na w trakcie operacji Barbarossa na terenach wschodnich i to jakby szło od dołu, a nie od góry. I na tym jakby Browning pokazuje, na czym polegała ta różnica w tych dwóch podejściach. Ale oczywiście muszę pana zapytać, którą z szkół myślenia o genezie Holokaustu pan reprezentuje, panie doktorze? To znaczy ja bardziej przychylam się tej szkole funkcjonalistycznej, ale z dużym zastrzeżeniem, że bez Hitlera jako wodza Rzeszy, któremu przedkładane są poszczególne koncepcje radykalizacyjne, bez ich aprobowania i bez ciągłego napędzania takiej antysemickiej nagonki w obrębie organizacji, no przede wszystkim partyjnej i państwowej, ten proces radykalizacyjny nigdy by się nie odbył. Tak? Więc sprowadzając to na taką formułkę, można by powiedzieć, że owszem, radykalizacja, znaczy tak, Hitler pokazywał kierunek. Pokazał kierunek, że Żydów należy się pozbyć. Nie powiedział, że trzeba ich wymordować. Tak? Znaczy tutaj w ogóle cała ten konflikt czy ta debata jest zbudowana po prostu na braku rozkazu pisemnego wymordowania Żydów podpisanego przez Hitlera. Nie ma czegoś takiego. Nie posiadamy takiego dokumentu, a skoro nie posiadamy, to nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy i kiedy decyzja o ostatecznym zlikwidowaniu wszystkich Żydów została podjęta. I tutaj historycy też zasadniczo się różnią. Tak? Niektórzy właśnie, to pewnie do tego będziemy nawiązywać, mówiąc o konferencji w Wannsee, no widzą w niej taki kamień milowy, w zasadzie takie ostateczne poświadczenie faktu podjęcia tej decyzji. Inni uważają, że nastąpiło to już wcześniej, w zasadzie w lecie 1941 roku, razem z mordowaniem Żydów przez grupy operacyjne SS i policji. Jeszcze inni, jak na przykład Peter Longerich, uważają, że taką ostateczną decyzję podjęto dopiero w połowie 1942 roku.
kiedy opracowano plan deportacji Żydów, zwłaszcza z zachodniej Europy, na terytoria generalnego gubernatorstwa, czyli w ogóle na tereny wschodnie i tutaj mordowania ich w obozach zagłady, przede wszystkim w Auschwitz. Tak? Więc... Panie doktorze, to właściwie muszę panu powiedzieć, że w zasadzie, no to zgadzałem się co do tego, ja też jestem dużo bardziej przekonujące są te argumenty szkoły funkcjonalistycznej, tak, czyli wydaje mi się, że tamte po prostu były takim trochę przedłużeniem wojennej propagandy, te przestarzałe poglądy, że to jeden Hitler o wszystkim zdecydował, prawda, od początku miał ten cały plan. O tych sprawach też swoją drogą, jak już reklamujemy różne książki, pisałem w książce Niemcy swego czasu, ale proponuję teraz, to tak gwoli wstępu, żeśmy przedstawili Państwu tą dyskusję historyczną, ale spróbujmy teraz pokazać, panie doktorze, naszym widzom historii realnej, w jaki sposób ta radykalizacja narodowo-socjalistycznej polityki niemieckiej przebiegała od lat 30. do momentu, w którym ci ludzie zaczęli na masową skalę dusić gazem w komorach gazowych kobiety, dzieci, mężczyzn i dokonali jednego z najpotworniejszych aktów ludobójstwa w dziejach. I właściwie punktem wyjścia, panie doktorze, będzie rok, ja wiem, powiedzmy 33. Niemcy przejmują, narodowi socjaliści przejmują władzę i uwaga, drodzy państwo, nie biorą się właśnie za mordowanie masowe Żydów, tylko no co właśnie wtedy, jaki jest ich pomysł na uczynienie Niemiec Judenfrei? Rozumiem, że zmuszenie do emigracji do Palestyny po prostu, tak? To jest jakby pierwsza faza tej polityki antyżydowskiej. W zasadzie ja bym tutaj wyodrębnił jeszcze wcześniejszą fazę, to znaczy zaraz po przejściu, to znaczy przede wszystkim jedna podstawowa rzecz, która być może dla wszystkich słuchających nie wydaje się oczywistą. Już 30 stycznia, to znaczy w nocy z 30 stycznia na dzień następny, na 31, następuje radykalna zmiana położenia ludności żydowskiej w Rzeszy Niemieckiej, tak? To znaczy w państwie niemieckim. To znaczy Hitler przejmuje funkcję kanclerza, tak? I ta radykalna zmiana polega na tym, że to, co do tej pory było jego prywatnymi poglądami lub poglądami partii, która za nim stała, czyli doktryna takiego bardzo żydożerczego antysemityzmu, z prywatnej staje się z dnia na dzień oficjalną doktryną państwową. Tak? To jest bardzo ważna zmiana jakościowa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest się zwykłym urzędnikiem, tak, w Niemczech, w jaki sposób pokazać pewną lojalność systemowi? W najprostszy sposób pokazując swój antysemityzm. To jest zmiana jakościowa, która następuje natychmiast. Przecież nie natychmiast wprowadzano jakiekolwiek ustawy. Następnie, stosunkowo szybko, bo od marca mamy tą całą kampanię bojkotu przedsiębiorstw żydowskich jako reakcję na bojkot przedsiębiorstw niemieckich, no głównie przez Amerykę, ale no, można powiedzieć ogólnie przez kraje anglosaskie. Przedstawia się, że jest to spisek żydowski i w związku z tym tworzy się szeroką akcję bojkotowania sklepów i przedsiębiorstw żydowskich. Tak, to jest pierwsze. Następnym takim etapem, tak idąc szybko, są zmiany w położeniu prawnym ludności żydowskiej. Tutaj początkiem tego jest opublikowana 7 kwietnia 1933 roku ustawa o odnowieniu kadry urzędniczej w Niemczech. I co ciekawe, mało sobie zdajemy z tego sprawę, ale doliczono się, że pomiędzy rokiem 1933 a rokiem 1939 podobnych ustaw zamykających poszczególne zawody dla ludności żydowskiej w Niemczech opublikowano prawie 2000. I znowuż, to nie są inicjatywy odgórne. Tego nie zarządziło NSDAP, tego nie zarządził Führer, tak, czyli Hitler. To są często inicjatywy oddolne, tak, które tyczą się poszczególnych zawodów, tyczą się grup rzemieślniczych, tyczą się związków jakichś sportowych, chórów i innych tego rodzaju masowych organizacji, tak? Więc
To jest właśnie to, o czym mówiłem, ta zmiana jakościowa, jaka następuje w tym momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy. Antysemityzm jest nagle obowiązujący państwowo i chcąc pokazać lojalność, staje się antysemitą. Zarówno organizacje stają się antysemickie, jak i ludzie, tak? Którzy chcą to za... Tak, ale... Panie doktorze, tylko ja bym chciał się skupić, bo mamy całą historię do opowiedzenia, używając tego określenia przytoczonego tutaj Browninga Twisted Way to Auschwitz, czyli tak, kręta droga do Auschwitz, jak to doszło, więc skupiłbym się jednak na tym, jeżeli mogę pana poprosić, panie doktorze, na tym planie, no bo rozumiem, po co to wszystko jest robione? Po to, żeby ci Żydzi mieli tak dopiekło im władzę i narodowi socjaliści, że po prostu zapakowali manatki i wyjechali czy do Stanów, czy do Palestyny, tak, czy do Ameryki Południowej. Jakby narodowi socjaliści chcą po prostu tych ludzi zmusić do emigracji, tak? I w tą stronę pracuje chociażby wówczas Eichmann. Dokładnie. To znaczy tutaj taki jakościowy przełom następuje po przyłączeniu, po Anschlussie Austrii. Wtedy w sierpniu 1938 roku w Wiedniu powstaje Centrala Wychodźstwa Żydowskiego. Tak? To jest taka modelowa organizacja organizująca no, emigrację żydowską. Tak? Emigrację żydowską z terenów niemieckich, pozostających pod władzami niemieckimi. I na wzór tej Centrali Wychodźstwa Żydowskiego w Wiedniu następnie są otwierane inne podobne centrale, na przykład Centrala Rzeszy do spraw Wychodźstwa Żydowskiego w Berlinie w lutym 1939 roku. To tutaj właśnie będzie urzędował Eichmann. W lipcu otwarta jest podobna Centrala Wychodźstwa Żydowskiego w Pradze. Planowana jest również taki centralny urząd regulacyjny do spraw kwestii żydowskich w Czechach i Morawach, a w 1941 roku... Tak, ale to roku... rozumiem, moment, musimy się zatrzymać, panie doktorze, na chwilę, czyli tak. Im dalej III Rzesza zdobywa kolejne terytoria, czyli Austria, bo jest Anschluss, potem Sudety, potem oczywiście protektorat Czech i Moraw, to wszędzie tam są jacyś Żydzi. W Wiedniu to jest 200 tysięcy, w Pradze, w Czechach to jest 85 tysięcy i po prostu pomysł jest taki, żeby tych ludzi też zmusić do emigracji, tak jak wcześniej Żydów z Rzeszy Właściwej, tak? Którzy wyjeżdżali właśnie do Palestyny w latach 30. Czyli jakby ta polityka antysemicka się rozszerza na kolejne zdobyte terytoria. Oczywiście, oczywiście. I to jest w tym momencie pomysł na rozwiązanie problemu żydowskiego. Tak? Czyli stworzenie tak fatalnych warunków prawnych i taki nacisk na gminy żydowskie, by zachciały one same wyjechać z Niemiec, mało tego, by tą swoją podróż, ten wyjazd same zapłaciły. Tak? Równocześnie wiąże się to oczywiście z przejmowaniem majątków, z aryzacją przedsiębiorstw, czyli z przejmowaniem przez Niemców majątków żydowskich, więc jest to też bardzo intratny proceder. I faktycznie aż do praktycznie 1 września, czyli do wybuchu II wojny światowej, do napaści na Polskę, to jest koncepcja pozbywania się problemu, znaczy rozwiązania problemu żydowskiego na terenach pozostających pod panowaniem niemieckim, tak? Poprzez emigrację, masową, przymusową emigrację. Co ciekawe, Heydrich na konferencji w Wannsee w protokole zanotował, że do 31 października 1941 roku Niemcy opuścić miało 537 tysięcy. Ja tutaj mam dokument przed sobą, dlatego tak to... 537 tysięcy, z tego 360 tysięcy wyjechało z terenów Starej Rzeszy, 147 tysięcy z Austrii i około 30 tysięcy z protektoratu. Tak? Także to jest no ten tak. Nacisk. To jest kolosalna cyfra, wie pan, muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięty tym, bo to jest koszmarna ilość ludzi zmuszona do opuszczenia swoich domów, swoich przyjaciół, swojej pracy, swoich ojczyzn. Natomiast, panie doktorze, docieramy teraz do momentu, który chyba najbardziej zainteresuje naszych polskich widzów, mianowicie, jak napisał jeden z historyków, Polska zmienia wszystko, to znaczy... We wrześniu 1939 roku wybucha wojna, Niemcy atakują Polskę. Do momentu ustalenia linii demarkacyjnej między sowiecką strefą okupacyjną a niemiecką strefą okupacyjną po niemieckiej stronie znalazło się 1,7 miliona Żydów,
pod okupacją niemiecką w Polsce. No i jak rozumiem, to jest ten moment, kiedy Niemcy orientują się, ci odpowiedzialni za realizację polityki antysemickiej, że o żadnym masowym emigracji nie ma mowy, no bo przecież nie da się 1,7 miliona ludzi zmusić do emigracji. To jest niemożliwe technicznie, tak? Czyli muszą wymyśleć coś nowego. To znaczy tutaj koncepcja nowa, no tutaj właśnie te elementy strukturalistyczne, o których mówiliśmy, czyli te różne inicjatywy na różnym szczeblu, po raz pierwszy na bardzo szeroką skalę dają znać o sobie. Tak? To znaczy, wynika to z faktu, że planując atak na Polskę, nie było koncepcji ogólnej, spójnej, państwowej, wypracowanej przez władze narodowo-socjalistyczne, co począć z polskimi Żydami. Przecież dane statystyczne miano, tak? Były w dyspozycji niemieckiej. Więc wiedziano, że problem będzie tak olbrzymi, ale rozwiązanie problemu zawsze, gdy mówię o problemie żydowskim, jest to zawsze w cudzysłowie i zawsze jest to no, nomenklatura nazistowska, za którą przepraszam, ale jest to skrót myślowy, żebyśmy tutaj długo na ten temat nie rozprawiali. Czyli ta chęć pozbycia się Żydów ze swojego obszaru władzy istnieje cały czas. No ale tak jak sam pan zwrócił na to uwagę, jest to w tym momencie na tą skalę niemożliwe. W związku z tym, no faktycznie, zwłaszcza, że większość Żydów zamieszkujących Polskę to są ludzie stosunkowo ubodzy. Ich nie da się porównać do Żydów wiedeńskich, berlińskich czy praskich. Tak? To są Żydzi... Oni nie zapłacą za bilet do Polski. Nie zapłacą. Nie zapłacą. Nie mają... Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy od 3 września 1939 roku były w stanie wojny z Wielką Brytanią, więc nie było też mowy o tym, żeby spod władzy niemieckiej ludzie mogli wyjechać do Palestyny, prawda? Jakby tak. Te drzwi się też zatrzasnęły. Tak, oczywiście. I dlatego tutaj mamy no również koncepcje deportacyjne tym razem, czyli już nie emigrację dobrowolną, tylko przymusową. Znaczy oprócz całej gamy różnych środków, które zaczynają się od również przejmowania majątków, uciskania, wypędzania Żydów z poszczególnych obszarów, getoizowania ich, czyli zamykania ich w wydzielonych dzielnicach. To wszystko jest stosowane naturalnie i jest stosowane niecentralistycznie. Tak? Poszczególni władcy na poszczególnych terytoriach, głównie na poziomie starostów miejskich, starostów wiejskich, burmistrzów i tak dalej, decydują o tym. Tak? Jedyną taką koncepcją szerszą, która miałaby objąć no, całą ludność żydowską, są tak zwane rozwiązania terytorialne, czyli koncepcje rezerwatów żydowskich. Pierwsza taka koncepcja, ona zaczyna powstawać już od września 1939 roku i tutaj... To jest Lublin, tak? To jest oczywiście rezerwat Lublin Nisko. Miano wydzielić po prostu, to wynika z koncepcji, jaką miano na generalne gubernatorstwo pod okupacją niemiecką. Na początku wojny generalne gubernatorstwo, Hitler nazwał to bardzo pejoratywnie, miało stać się tak zwanym śmietniskiem narodów. To znaczy chciano na terytorium generalnego gubernatorstwa wyrzucać wszystkie jednostki niepożądane w Rzeszy. Tak? No w tym przede wszystkim Żydów. I właśnie na użytek no, pozbywania się Żydów, również z generalnego gubernatorstwa, pomyślano, że można będzie wytyczyć no, taki obszar tak zwanego rezerwatu lubelskiego lub zwanego też w literaturze Nisko Lublin, no gdzie Żydzi zostaną po prostu osiedleni i no, będą sami sobie tam gospodarowali. Znaczy ten plan nie został na tyle opracowany, żeby były znane wszystkie szczegóły, no ale myślę, że wegetowaliby tam na skraju nędzy, tak, przez wiele lat. Ale to w ogóle absurd, bo proszę zwrócić uwagę na skalę tego. Ja sprawdzałem przed naszą rozmową, że chyba, jeżeli się nie pomylę, to 27 tysięcy kilometrów kwadratowych miał dystrykt lubelski generalnego gubernatorstwa i co? 2 miliony ludzi tam wtłoczyć, a co z Polakami, co z Ukraińcami, którzy też tam mieszkali? Przecież to jest w ogóle kompletnie utopijny pomysł. To by się skończyło jakimś gigantycznym dramatem humanitarnym. Nie 2 miliony, dużo więcej. Dużo więcej. No jeszcze plus ci zwiedzi, oczywiście. Więc tutaj zamierzano wtłaczać systematycznie wszystkich Żydów, którzy wpadaliby w ręce niemieckie. W
toku poszczególnych podbojów. Tak, to był absurd, to była kompletna utopia. Mało tego, tutaj świadczy o tym również, jak zabrano się do tego, ponieważ kilka deportacji w okolicach 10 tysięcy ludzi zostało na te tereny deportowanych i proszę sobie wyobrazić, że nie przygotowano kompletnie żadnej infrastruktury. Nawet nie ogrodzono terenu, po prostu zawieziono ich tam transportami kolejowymi, między innymi z Wiednia, ale również z wielu gett z Generalnego Gubernatorstwa i wypuszczono ich po prostu na pole. Tam nie było studni, tam nie było baraków, tam nie było nic. I to już był październik, listopad, grudzień. Czyli ci ludzie wegetowali po prostu na wolnym polu. Tak? Część z nich później, ponieważ cała ta koncepcja została powstrzymana przez Himmlera, pod koniec 1939 roku. On wydał stanowczy zakaz używania kolei do deportacji żydowskich właśnie na tereny Niska Lublina, na tereny tego rezerwatu, a to z racji tego, że sam jako świeżo upieczony komisarz Rzeszy do umacniania Niemczyzny rozpoczął wielki projekt ściągania na terytoria, no przede wszystkim terytoria polskie wcielone do Rzeszy Volksdeutschów na podstawie umowy bilateralnej ze Związkiem Sowieckim, właśnie z terenów między innymi sowieckich i potrzebował transportów. I tutaj transporty Żydów idące w przeciwnym kierunku do Niska Lublina stawały temu na drodze. Panie doktorze, to teraz porozmawiajmy o, bo to się skończyło fiaskiem, tak. Oczywiście i musiało się skończyć pomysł rezerwatu dla Żydów na wzór jakichś rezerwatów dla Czejenów, jak rozumiem, tak. W Ameryce Północnej, jakiś absurd kompletny, ale jeżeli państwo myślicie, którzy dzisiaj oglądacie, że to był już szczyt kompletnego, przepraszam za kolokwializm, odpału kierownictwa narodowo-socjalistycznego odpowiedzialnego za kwestię żydowską, to się państwo mylicie, bo kolejny pomysł był już kompletnym szczytem wariactwa. Mam na myśli pomysł Madagaskar, projekt Madagaskar, przygotowany właśnie przez tych, w cudzysłowie, geniuszy. No, panie profesorze, no to ręce opadają. Oni mieli pomysł, żeby w takim razie, skoro nie udało się w Lublinie, to co, zapakujemy kilka milionów ludzi na statki i wsadzimy ich na Madagaskar. A dodajmy, że ta możliwość otworzyła się rzekomo po tym, kiedy Francja padła, tak? To znaczy Madagaskar był francuską kolonią. No i proszę, to wyślemy Żydów na Madagaskar, ale no tak, bądźmy poważni, panie doktorze, to jest w ogóle niemożliwe, prawda? Technicznie i organizacyjnie. To znaczy, no to są pomysły urzędnicze, tak? Franz Rademacher był pomysłodawcą tego projektu. To był sekretarz stanu w Auswärtige Amt, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy, który tam w tym ministerstwie był specjalistą od kwestii żydowskich i on wpadł na ten genialny pomysł, żeby zapakować wszystkich Żydów, w tym również francuskich, i wysłać ich no właśnie na terytorium Madagaskaru. Tak jak pan mówi, to było w euforii pokonania Francji. Spodziewano się, że będzie można również wykorzystać po części flotę, tą niezbombardowaną część floty francuskiej do tego również i przede wszystkim no, całą flotę handlową niemiecką. Ten pomysł został podchwycony przez Eichmanna i natychmiast w RSH, czyli w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, Eichmann opracował swoją koncepcję madagaskarską, gdzie proszę sobie wyobrazić, żeby było jeszcze dowcipniej, to cały ten proces deportacyjny miało nadzorować SS i policja, czyli SS i policja jako rodzaj biura podróży dla Żydów do powstającego rezerwatu madagaskarskiego, ale projekt Eichmanna był brutalniejszy w swoich założeniach niż Rademachera, bo Rademacher nie rozpisywał się szeroko o tym, w jakich warunkach będą żyli Żydzi w Madagaskarze, na Madagaskarze, natomiast Eichmann mówił o tym, że trzeba tam w zasadzie utworzyć jeden wielki obóz koncentracyjny, w którym Żydzi będą nadzorowani przez aparat SS i policji, czyli tutaj już widać, jaki los by ich czekał, tak? No naturalnie był to absurd. Przede wszystkim ze względu na to, że cały czas była niepokonane było Imperium Brytyjskie, które panowało na morzach. Tak, więc tutaj. Tak, i to było niewykonalne.
bo wiadomo, że to było nie do zrobienia, ale Madagaskar ma co prawda 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc wyspa jest spora, natomiast jest pełny dżungli, jakichś tam sawan niedostępnych, jakiś absolutnie, to jest w ogóle kompletne szaleństwo. I jeszcze jest taka ciekawa sprawa, że tam przecież mieszkali ludzie, prawda? I Niemcy stwierdzili, że projektodawcy tego projektu Madagaskar, że Francuzom, którzy tam mieszkają, da się jakieś odszkodowanie i się ich stamtąd deportuje, żeby zrobili miejsce dla Żydów, a jeżeli chodzi o Murzynów, to się w ogóle czarnoskórą ludnością nie przejmujemy, niech oni tam sobie zostaną. No przecież to jest jakieś w ogóle szaleństwo, ale panie doktorze, proponuję iść dalej, czyli te poszukiwania geograficznego rozwiązania kwestii żydowskiej skończyły się fiaskiem, ale pojawił się nowy pomysł, mianowicie, i tutaj docieramy do roku 41, który chyba będzie dla naszych rozważań i naszej dyskusji dzisiejszej kluczowy. No, jak wiadomo, rozpoczęła się operacja Barbarossa 22 czerwca 41 roku. Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki. No i rzeczywiście otworzyła się możliwość geograficznego rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez deportację na wschód. I teraz mam do pana, panie doktorze, pytanie, czy jak to sobie wyobrażano, jak rozumiem, po szybkim podboju, po szybkim Blitzkriegu, tak sobie wymyślił Hitler, że tam kapitulują do 15 października Sowieci, transporty z Żydami pójdą na wschód i co? Za Uralem się ich planowali Niemcy ich deportować, nie wiem, wykorzystać łagrową infrastrukturę, bo takie pomysły też podobno się pojawiały, jakiś rezerwat stworzyć za Uralem, czy po prostu ich wysadzić gdzieś na wschodzie z pociągów i radźcie sobie. No właśnie, no ten wschód był cały czas niesprecyzowany, to znaczy używano terminu deportacja na wschód, nie określając dokładnie gdzie, to znaczy też znowuż były różne koncepcje, tak? Jedną z koncepcji było osuszanie bagien nadprypeckich, tak? To była taka koncepcja, która się pojawiła w roku 42. No i tutaj pewnie myślano o tym, żeby robić to na zasadzie obozów pracy, tak? To, co pan mówi o Uralu czy za Ural, to było takie bliżej nieokreślone, tak? Był obszar Morza Białego, tundry w okolicach Morza Białego, gdzie no pewnie tak jak w Nisku, Żydzi byliby po prostu wysadzani z pociągów i marliby z zimna, tak? Czyli tutaj w tej deportacji na wschód, mimo że to jest projekt o tyle poważny, że na tym etapie myśli się o deportacji. Nie, to nie jest przykrywka. To hasło deportacja na wschód przykrywką staje się dopiero gdzieś po konferencji w Wannze, tak? To wtedy zaczyna się mówić deportacja na wschód, skrót myślowy, aha, zabijemy ich. Tak, zabijemy ich. Tak. Ale do 1942 roku myśli się o tym faktycznie, że tych Żydów niepotrzebnych, a schwytanych będzie się wsadzało do transportów kolejowych i tak jak pan zasygnalizował, często wykorzystując na przykład infrastrukturę gułagu sowieckiego, będzie się ich deportowało na tereny, na które Niemcy już nie aspirują, czyli poza Uralem, tak, na danym etapie. No, tutaj planów nie było. To były tylko koncepcje, znamy to z szczątkowych wypowiedzi, z dwóch artykułów, które ukazały się bodajże w czasopiśmie Das Reich, jeden w 1941, drugi w 1942 roku, z wypowiedzi paru funkcjonariuszy niemieckich wysokiego szczebla, samego Hitlera. No i to w zasadzie utonęło w trakcie no, tych masowych mordów, jakie zaczęły być dokonywane po rozpętaniu wojny z Związkiem Sowieckim. Tak, tutaj... Teraz właśnie chciałbym, panie doktorze, poprosić, bo powiedzieliśmy o koncepcji, która była bardzo szara, rozmyta i niejasna, ale porozmawiamy o faktach. Ja kiedyś muszę panu zdradzić, może nas ogląda zresztą teraz doktor Libionka, kiedyś rozmawiałem z Dariuszem Libionką na ten temat i padły takie z naszej strony sformułowania. Ja powiedziałem, że Holokaust był skutkiem niemieckich porażek wojennych, a doktor Libionka mówi, jak to? Chyba sukcesu. I najciekawsze jest to, że obaj mieliśmy rację i proszę mnie teraz poprawić. Ja powiem w dwóch słowach, jak to wyglądało. To znaczy Hitler na początku jest wstrzemięźliwy,
Natomiast po zdobyciu Kijowa, tych potwornych sukcesach, kolosalnych pierwszych tygodni operacji Barbarossa, czyli rzeczywiście sukcesów, dochodzi do wniosku, że 15 października Związek Sowiecki kapituluje i wydaje rozkaz, no to transporty Żydów idą na wschód już teraz, niech tam sobie poczekają chwilę w generalnym gubernatorstwie w gettach, a po kapitulacji, jak on to powiedział, do końca roku trzeba się ich pozbyć. Ale teraz, w związku z tym rzeczywiście rozkaz wychodzi od wskutek sukcesów. Ale uwaga, w listopadzie niemiecka ofensywa pod Moskwą zostaje zatrzymana. Niemcy przegrywają bitwę o Moskwę z Blitzkriegu nici, o żadnym Uralu nie ma mowy. No i jak rozumiem, pojawia się problem taki, że ci ludzie już, transporty idą na wschód, zgromadzeni są w gettach na terenie generalnego gubernatorstwa i ci lokalni dowódcy niemieccy stoją przed bardzo poważnym problemem logistycznym, jakkolwiek strasznie by to nie zabrzmiało, co zrobić z tymi ludźmi, tak? I tutaj naradza się pomysł eksterminacyjny w tym momencie, tak? Może nie tak jednoznacznie. Tutaj mamy właśnie wiele tych momentów strukturalistycznych. To znaczy, przede wszystkim mamy to wszystko, co pan powiedział, to prawda, tak? To znaczy, tu jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że po przegranej bitwie pod Moskwą, czy o Moskwę, no przychodzi rosyjska zima. Tak? Przychodzi rosyjska zima, która no, bije Niemców dużo bardziej niż Sowieci w tym momencie, tak? I no to już w ogóle pokazuje, że no, wojna nie zakończy się w 1941 czy najpóźniej w 1942 roku, tylko będzie trwała dłużej. Faktycznie rozpoczęto pierwsze deportacje Żydów, no, głównie niemieckich, czyli i z Teresina, i z Berlina, i z innych terenów na terytoria wschodnie, ale jeszcze niekoniecznie z zamiarem mordowania ich. Natomiast takim absolutnie czynnikiem radykalizującym jest działalność tych tak zwanych grup operacyjnych SS i policji. Tak? Grup Einsatzgruppen. Einsatzgruppen, w sumie to one się nazywały grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i SD, tak? Czyli Służby Bezpieczeństwa. Ale to jest znowuż skrót myślowy. To chcę też tutaj uzmysłowić, że to wcale nie tylko grupy operacyjne, one były najmniejszymi jednostkami zajmującymi się mordowaniem Żydów na terytoriach zdobywanych przez Wehrmacht. Tam oprócz czterech grup operacyjnych, to grupy operacyjne to 3000 ludzi, natomiast tam było 23 bataliony policji porządkowej, czyli prawie 12 tysięcy ludzi. I były trzy brygady Waffen-SS razem w okolicach 19 tysięcy ludzi. Czyli mordowaniem Żydów od sierpnia wzwyż na wielką skalę, bo dlaczego od sierpnia? Od sierpnia dlatego, że od sierpnia rozpoczęto eksperymenty nad zabijaniem również kobiet i dzieci, bo do tej pory mordowano wyłącznie żydowskich mężczyzn, jako potencjalnych no, partyzantów czy ludzi sprzeciwiających się, a od sierpnia zaczęto eksperymentować, czy no właśnie funkcjonariusze z tych batalionów, z tych grup operacyjnych i z Waffen-SS są w stanie zabijać również kobiety i dzieci. Okazuje się, że tak, i zaczyna się mordowanie na wielką skalę. I to jest maksymalny i chyba najważniejszy czynnik radykalizujący, oprócz innych, prawda? Ponieważ cała II wojna światowa od 1 września to jest wojna na, również z ludnością cywilną, tak? Mordowanie już we wrześniu ludności polskiej, polskiej inteligencji i tak dalej. Akcja AB później, w roku 40. Czy choćby też od 1941 roku, od Barbarossy, masowe zagładzanie na śmierć jeńców sowieckich w Generalnym Gubernatorstwie. W Generalnym Gubernatorstwie do końca 1941 roku zagłodzono prawie 600 tysięcy ludzi. Właśnie jeńców to wszyscy widzieli, oni byli rozmieszczeni w poszczególnych miastach, w poszczególnych dystryktach i umierali na oczach wszystkich, tak? Druga co do wielkości po Żydach grupa liczebna ofiar niemieckiego terroru, prawda? Dokładnie. Niemieckich zbrodni. Dokładnie. I tu to jest zmiana jakościowa, tak?
Ponieważ... Czyli panie doktorze, proszę, ja przepraszam, że ja panu co jakiś czas wchodzę w słowo, ale chcę, żeby ja i widzowie dobrze zrozumieli ten proces, który jest dosyć skomplikowany, czyli dowódcy Einsatzgruppen, wypuszczeni tam z dosyć też mglistymi, jak to w III Rzeszy, rozkazami, żeby zabijać Żydów tam współpracujących z reżimem sowieckim, pokazują tym facetom, którzy siedzą w generalnym gubernatorstwie, że jest wyjście z tego dylematu brutalnego, strasznego, co zrobić z tymi Żydami, których mamy zgromadzonych w gettach. Po prostu, słuchajcie, jest taka możliwość, że możecie ich zabić, możemy ich zamordować po prostu, czyli to, co kiedyś w jednym z dokumentów jeden z tych ludzi powiedział, że to się wydaje niemożliwe. Himmler nawet jeszcze chyba w 40 roku mówił, że to jest my nie jesteśmy bolszewikami, metoda. My tego nie zrobimy. Tak, tak, że to jest nie do pomyślenia dla narodu niemieckiego. Patrzcie, panowie, mówią ci dowódcy działający w polu tych organizacji. Proszę bardzo, zabicie 10, 20, 30 tysięcy ludzi, tak jak w Babim Jarze, nie stanowi problemu. I tutaj Browning napisał, z tego co pamiętam, te kluczowe zdanie. Okazało się, że zabijanie ludzi jest znacznie prostsze niż deportowanie ich w jakieś dalekie, odległe lądy. Ale nie do końca tak proste, jakby się wydawało. To znaczy tutaj cały czas w dalszym ciągu, no zwłaszcza Himmler, ale nie tylko Himmler, również wyżsi oficerowie, wyżsi dowódcy SS i policji na wschodzie zwracali uwagę na problem brutalizacji funkcjonariuszy niemieckich biorących w tym udział. To znaczy uważali, że to tak ciężko odbije się na ich psychice, że stanie się groźna dla społeczeństwa niemieckiego. No ponieważ jeżeli ludzie... Żeby chować po prostu psychopatów. Tak, tak, to jest hodowanie psychopatów, dokładnie. Tak? Znaczy tutaj jest doskonała książka właśnie Christophera Browninga o 101. Batalionie Rezerwowym Policji, przetłumaczona na język polski, gdzie on opisuje, w jaki sposób ten batalion, który składał się z ludzi starszych, bo to byli rezerwiści, czyli ludzie 40 plus w wieku, byli przygotowywani do pierwszej akcji rozstrzeliwania. I proszę sobie wyobrazić, że tam wręcz lekarzy batalionowych poproszono, żeby im pokazali, narysowali sylwetki ludzi na piachu i pokazywali, w które miejsca strzelać, żeby to było efektywne. To między innymi właśnie to strzelanie w potylicę i tak dalej. I Browning opisuje na podstawie zeznań członków tego batalionu, jak wyglądało takie rozstrzeliwanie. Oni strzelali z odległości nieraz 1,5 metra, w związku z czym jeśli strzelali w głowę, no to... Proszę sobie wyobrazić, jakie były skutki. Oni byli cali, zbryzgani krwią, no i w ogóle nie będę tego rozwijał, potrafią sobie Państwo to wyobrazić. A działo się to przez wiele godzin dziennie, dzień po dniu. Tak? W związku z tym faktycznie z tego wychodzili psychopaci i dlatego zaczęto szukać innej metody rozwiązania. Więc tak, grupy operacyjne i te jednostki mobilne, mordując Żydów łącznie z kobietami i dziećmi, to jest ten bardzo ważny przeskok, że można zabijać również niewinnych zupełnie, już nie dających się uzasadnić w żaden sposób, cywili, tych zupełnie bezbronnych, starcy, kobiety, dzieci. Mordujemy wszystkich, tak? To jest ten przeskok. Zaczęto szukać humanitarnych metod zabijania, ale teraz proszę zwrócić uwagę na perfidię użycia słowa humanitarnych, humanitarnych dla sprawców. Dla sprawców oczywiście, nie tak obciążających, tak? Panie doktorze, ale przecież oni już mieli to wypracowane, bo w trakcie operacji T4, operacji eutanazji wobec życia niegodnego życia, czyli osób niepełnosprawnych z rozmaitymi ciężkimi schorzeniami, oni już gazowali ludzi, więc rozumiem, że pomysł leżał na stole, tak? Wystarczyło przywołać tych facetów z operacji T4 i proszę bardzo, mamy metodę. No to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ mieli ten pomysł, mało tego, mieli opracowane komory gazowe, tak? Z wykorzystaniem tlenku węgla z butli. Bardzo efektywne, tak? Stosowane właśnie w operacji T4, w której zabito prawie 72 tysiące tak zwanych ludzi niegodnych życia, tak? Życia niegodnego życia. Tak? Taki był termin no, narodowo-socjalistyczny na to. Ale tutaj rozpoczęto w Mińsku i w Mohylewie eksperymenty nad tym, jak na dużą skalę zabijać Żydów, jednocześnie bez, tak jakby tego nie było. Wynajdowano to samo jeszcze raz. Mało tego, Globocznik w dystrykcie lubelskim, czyli dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim, Odilo Globocznik, który miał wielkie aspiracje do
germanizowania całego generalnego gubernatorstwa, czyli daleko poza zakresem swojej władzy, również na własną rękę prowadził eksperymenty. Według polsko-niemieckiego historyka Bogdana Musiała już od jesieni 40 roku, tak? Czyli też wymyślał swoją komorę gazową. Także tak jakby nie następowała wymiana informacji, choć ta wymiana musiała następować i wreszcie w konsekwencji przecież personel akcji T4, która została powstrzymana w połowie 41 roku, w kwietniu, został przekazany najpierw na wschód, najprawdopodobniej, nie wiemy tego dokładnie, do dobijania nieuleczalnie zranionych żołnierzy Wehrmachtu, a następnie przekazany na potrzeby akcji Reinhardt do obsługi i w ogóle wzniesienia i obsługiwania obozów stacjonarnych zagłady, tak? Akcji Reinhardt. Czyli Treblinka, Sobibór, Bełżec, tak? Czyli już tak, tak. Operacja Reinhardt, kiedy ten Holokaust wszedł w tą fazę najbardziej swoją drastyczną i największą, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, panie doktorze, pozwolę sobie, bo przygotowałem tutaj, cofnąć się do tego momentu, kiedy to zaczyna się ta potworność, o której mówimy. Jest taki dokument, ja go przeczytam, to jest rzecz dzieje się w kraju Warty, tam działał taki Sturmbannführer SS Rolf Heinz Hübner, który napisał do drugiego towarzysza Eichmanna dokument, który bardzo dużo mówi o tym. Otóż jest lipiec 41. Uwaga, istnieje niebezpieczeństwo, że tej zimy nie uda się nam wyżywić wszystkich Żydów, tych zgromadzonych w gettach, którzy mieli jechać dalej. Należy się więc poważnie zastanowić, czy najbardziej humanitarnym rozwiązaniem nie byłoby pozbycie się Żydów, o ile nie będą zdolni do pracy, za pomocą jakiegoś szybko działającego czynnika. W każdych okolicznościach byłoby to przyjemniejsze niż pozwolić im umrzeć z głodu. Wszystko to brzmi nieco fantastycznie, ale w moim przekonaniu jest całkowicie wykonalne. I wie pan, i to mi się wydaje jest kluczowe, czyli mamy faceta, który siedzi gdzieś na niskich szczeblach, w miarę oczywiście tej drabiny terroru i on ma konkretny problem. Czyli droga na wschód jest zamknięta, nie, z Niemiec przychodzą transporty, znamy to zresztą ze wspomnień ludzi, którzy siedzieli w gettach, że nagle przyjeżdżają Żydzi z Niemiec, zachodniej Europy, prawda, te getta są przeludnione. Jest, o czym pan mówił, kryzys aprowizacyjny zimy 41-42, czyli po prostu jest, krótko mówiąc, ograniczona ilość jedzenia, koców, lekarstw i wszystkiego, a Niemcy mają zgromadzone w tych gettach kilka milionów ludzi, którzy zaczynają po prostu chorować, umierać. Wiemy wszystko, co się działo w gettach, prawda? W związku z tym tacy faceci jak ten gość, którego teraz przeczytałem, oni mówią, no dobra, słuchajcie, to musimy sobie z tym jakoś poradzić, z problemem, który nam wygenerowała centrala z Berlina i rozpoczyna się, jak rozumiem, zaraz po tym telegramie, to właśnie tam gdzieś w okolicach Poznania, tak? Chełmno, tak dobrze pamiętam? Kulmhof, oni zaczynają, tak, Chełmno nad Nerem. Tak. Zabijać właśnie ludzi przy pomocy gazu. I teraz już, jeżeli pan pozwoli, panie doktorze, to na to wszyscy czekają. Rozpoczęliśmy nasz program dzisiaj, drodzy państwo, od wizyty w Wannsee. I jak rozumiem, w tej sytuacji tego kryzysu aprowizycyjnego, tej historii, o której mówił, pisał w tym telegramie ten narodowo-socjalistyczny zbrodniarz, w Wannsee zbiera się śmietanka, no nie wiem, kto tam w ogóle przyjechał i po co oni się zebrali, panie doktorze? Jeszcze, jeśli pan pozwoli, 3 minutki na temat kraju Warty. Bo tutaj wrzucił pan Höppnera i to jest też bardzo ważny czynnik radykalizujący. To jest faktycznie pierwszy stacjonarny obóz zagłady. On zaczyna swoją działalność 6 grudnia 1941 roku. Ale to jest, jak pan zauważył, inicjatywa regionalna zupełnie. Tak? To znaczy Höppner zwraca uwagę na to, że mamy problem wyżywienia, ale problem jest dużo większy, ponieważ największe getto obok getta warszawskiego, getto Litzmannstadt, czyli getto łódzkie, miało mieć prowizoryczny charakter. To było getto utworzone na potrzeby deportacji do generalnego gubernatorstwa. Tymczasem ono funkcjonuje już dobry rok, dobre 2 lata. Tak? I jest potężnych rozmiarów. I teraz decyzję o budowie obozu zagłady, i to najbardziej pokazuje, jak bardzo funkcjonalistycznie w pewnych momentach pracowano, podjął sam Artur Greiser. Dlaczego? Dlatego, że kraj Warty miał być tak zwanym mustergałem, miał być gałem wzorcowym, pokazujący w sposób wspaniały
praktycznie bez żadnych problemów przeprowadzający germanizację tych terenów, tak, na użytek Rzeszy Niemieckiej. To miał być Mustergau, który z polskiego miał stać się czysto niemiecki. No więc tam w ogóle nie było miejsca dla Żydów. I tutaj jest taka rzecz mało znana w polskiej historiografii, która przebija się jednak, można to znaleźć w historiografii niemieckiej, ja sam o tym też pisałem. Jest pomysł Greisera, żeby część z nadających się do pracy Żydów wysłać przez Arbeitsamty z powrotem do Rzeszy, bo tam jest brak rąk do pracy. Mało tego, ta inicjatywa jest podjęta przez Arbeitsamty, które tworzą takie listy zapotrzebowania pracowników żydowskich, które sięgają prawie 100 tysięcy ludzi. I hamuje to dopiero Hitler swoim zakazem. Mało tego, nie tylko hamuje, ale mówi, że w związku z tym, że no, tych Żydów w Rzeszy jest za dużo, getto będzie musiało przyjąć w ostatecznym rozrachunku 20 tysięcy dodatkowych Żydów z Rzeszy i 5 tysięcy Syntów i Romów. Tak? I to decyduje o tym, że Greiser sam podejmuje decyzję, że będziemy po prostu zabijać zbędnych ludzi z getta Litzmannstadt. I tak powstaje pierwszy pierwszy stacjonarny obóz zagłady. Czyli chora logika jest taka, musimy wymordować część tych, którzy są, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy przyjadą Z... No bo sobie inaczej nie poradzimy. No nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie ludzie masowo umierają nam na zamkniętym obszarze, no bo wdadzą się choroby, to spowoduje, zwiększy zachorowalność również niemiecki, czy samych Niemców, czy w ogóle ludności tak zwanej aryjskiej w Łodzi. No i wielkie ryzyko, tak? Więc decyduje się tutaj oczywiście na poziomie praktycznie tego Wartegału, tak? To nie jest odgórna inicjatywa. I teraz już wracając do konferencji w Wannsee. Co dzieje się w Wannsee i dlaczego no właśnie, dzieje się konferencja w Wannsee, bo o tym mieliśmy mówić. No to ja mam takie dwa zasadnicze pytania. Po co i kto? Jaki był cel? I tu jest najważniejsza sprawa, bo wspomniał pan na początku, że są badacze, którzy uważają, że to był moment, kiedy postanowiono o Holokauście. Tam zapadły konkretne decyzje, rozkazy i potem wszystko się rozpoczęło. Czy też może to jest zbytnie uproszczenie? Kiedy w ogóle była ta konferencja, panie doktorze? To znaczy, tutaj jeszcze, żeby zrozumieć, dlaczego ona się odbyła, jak ona się odbyła, po co ona się odbyła, trzeba zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w polityce międzynarodowej. Wydarzył się Pearl Harbor. Tak? Wydarzył się Pearl Harbor. 7 grudnia zostaje Ameryka zaatakowana, jej port na Pacyfiku w Pearl Harbor. Wielka część statków zostaje zbombardowana, zatopiona i Ameryka oficjalnie wkracza do wojny. Cztery dni później Niemcy wypowiadają wojnę Ameryce. Tak? Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że wielu historyków uważa, wydaje mi się słusznie, że wielki proces mordowania Żydów był bardzo długo powstrzymywany w związku z tym, że zwłaszcza Żydzi z Europy Zachodniej traktowani byli jako rodzaj zakładników w stosunku do Ameryki. Po prostu w języku polityki wyglądało to w ten sposób, że szachowano Amerykę ich ewentualną zagładą, gdyby dołączyła się do wojny. Tutaj ta bariera psychologiczna zostaje złamana i to właśnie taki niemiecki historyk Christian Gerlach napisał taki bardzo ważny artykuł na ten temat, gdzie sugeruje, że bezpośrednio po tym ataku i po dołączeniu Niemiec do, znaczy wypowiedzeniu przez Niemcy wojny, Hitler podejmuje tą decyzję o wymordowaniu wszystkich Żydów. Że to jest taka Grundsatzentscheidung, czyli decyzja no, absolutnie podstawowa, decydująca o wszystkim. No nie mamy śladów takiej decyzji. Nie zmienia to jednak faktu, że następuje dalsza radykalizacja. Gdy mówi pan, panie doktorze, o tym czynniku amerykańskim, też warto pamiętać, że Hitler ze swoimi obsesjami utożsamiał Amerykę z żydowskimi spiskami, że to Żydzi rzekomo mieli pchnąć Stany Zjednoczone do wojny, używając swoich wpływów i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to się zazębiało. Natomiast przejdźmy już do konferencji w Wannsee, która też była przesuwana, z tego co pamiętam,
na styczeń właśnie z powodu ataku czy też wybuchu wojny japońsko-amerykańskiej. No więc po co Reinhard Heydrich, który był gospodarzem tej konferencji, zebrał tych wszystkich smutnych panów w willi w tej letniskowej miejscowości w pobliżu Berlina? To znaczy, konferencja w Wannsee była Heydrichowi potrzebna no, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, i to są takie badania nowsze, sprzed paru lat, Heydrich, ponieważ może leciutki wstęp do tego. My, myśląc o Holokauście, o zagładzie ludności żydowskiej, uznajemy to za proces absolutnie haniebny, którego ludzie, którzy w nim uczestniczą, powinni się wstydzić i jakoś tak automatycznie rozmawiając, czy myśląc, czy pisząc o tym, nam się wydaje po prostu, że Holokaust to jest rzecz haniebna, tak? Przed którą Niemcy się chowali, nie chcieli, by znano ich nazwiska, że brali w tym udział i tak dalej. Taka jest perspektywa normalnego człowieka na mord masowy na tą skalę, tak? Ktoś, kto się go dopuszcza, hańbi się na całe życie, tak? I również na całą wieczność później w pamięci ludzi. Optyka narodowo-socjalistyczna jest inna. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, wszystko jedno jakimi środkami, to jest priorytet Rzeszy na każdym etapie jej funkcjonowania. To znaczy osoba lub osoby, która doprowadzi do sukcesu na tym polu, w ich optyce okryje się nieśmiertelną sławą. Tak? Będzie miała nieśmiertelne zasługi dla narodu niemieckiego. Czyli w ich optyce to jest coś chlubnego. Tak więc te wielkie osobistości niemieckie będą w zasadzie się biły o to, by ich nazwisko połączono no, z tym rozwiązaniem tego bardzo uciążliwego z perspektywy Rzeszy problemu. No i dlaczego o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że jedną z motywacji Heydricha była chęć ustanowienia się człowiekiem, który będzie zapamiętany i również w protokołach będzie zanotowany jako ktoś, kto odpowiadał za ten Holokaust w tym momencie. Skąd to wiemy? To jest taki myk tutaj, ponieważ zapraszając najpierw do Berlina 9 grudnia na tą pierwszą konferencję, która miała się wtedy odbyć, nie odbyła się z powodu tego ataku w Pearl Harbor, i również na tą drugą konferencję z 20 stycznia 1942 roku nad jezioro Wannsee, Heydrich wysyłał takie upoważnienie Hermana Göringa, które zostało wystawione 31 lipca 1941 roku. Ja tutaj mam przed sobą zarówno protokół, jak i tekst tego upoważnienia. I tutaj tylko przeczytam jedno zdanie z tego upoważnienia. Upoważniam pana, czyli Reinharda Heydricha, pisze Göring, niniejszym do dokonania wszystkich niezbędnych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i materialnym przygotowań do całkowitego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływów w Europie. Wiemy z historiografii, z badań, że to pismo, to upoważnienie nie napisał Göring, tylko napisał również Eichmann z Heydrichem i dali Göringowi to do podpisania. Tak? I tutaj przeczytałem, upoważniam pana niniejszym. Natomiast w protokole z Wannsee to upoważnienie zostało dołączone w formie fotografii, każdy miał je przed oczami, ale w pierwszych słowach, po wymienieniu członków tej konferencji, szef Policji Bezpieczeństwa, czyli Heydrich, pisze: szef Policji Bezpieczeństwa ISD, Obergruppenführer SS Heydrich, oznajmił o swoim powołaniu przez marszałka Rzeszy na pełnomocnika do przygotowania ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie i zaznaczył, że zwołano tę konferencję w celu wyjaśnienia podstawowych problemów. No i tu się zaczyna robić ciekawie. Czym różni się udzielenie pełnomocnictwa od bycia pełnomocnikiem? No wydawałoby się, no dzielimy włos na czworo. No nie. Nie dzielimy włosa na czworo. Proszę Państwa,
Udzielenie pełnomocnictwa oznacza, że trzeba się sprawą zająć, że dana osoba ma się sprawą zająć. Bycie pełnomocnikiem oznacza, że sprawuje się urząd. A urząd to biuro, to budynek, to sekretarki, to personel, to ludzie. I żeby było śmieszniej, w zasadzie z tego pisma, z protokołów Wannsee wynika, że Heydrich chciał wymanewrować zasługi o Holokaust Himmlera, swojego szefa, mimo że się na niego powołuje. Teraz jak do tego dochodzimy? Dochodzimy do tego w ten sposób, że ten protokół konferencji w Wannsee był również napisany przez Eichmanna, ale trzykrotnie czy czterokrotnie wędrował pomiędzy biurem Eichmanna a biurem Heydricha i było sprawdzane każde słowo, każdy przecinek, więc tu nie ma mowy o pomyłce. To jest intencjonalne. I teraz, co tu się odbywa? To się odbywa na wzór tego, co Himmler zrobił w 1939 roku, gdy został pełnomocnikiem do spraw umacniania Niemczyzny w całej okupowanej Europie. Tak? Również Hitler Himmlerowi wystawił pełnomocnictwo, ale nie nazwał go pełnomocnikiem. A już dzień później Himmler sam nazwał się pełnomocnikiem i powstał urząd pełnomocnika do spraw umacniania Niemczyzny, które miał swoje oddziały na wszystkich ziemiach okupowanych. Mało tego, nie tylko miał oddziały, ale działał w zupełnie niezależnie od władz cywilnych, policyjnych i innych, no policyjne to był Himmler, z władz cywilnych sprawujących władzę na tych terenach. Między innymi stąd w Generalnym Gubernatorstwie powstały wielkie tarcia pomiędzy Himmlerem jako pełnomocnikiem Hitlera do spraw umacniania Niemczyzny, a Hansem Frankiem jako generalnym gubernatorem. Bo Himmler mówił sobie, że jestem pełnomocnikiem, sprawuje tutaj swoją władzę i nie musi się liczyć z polityką Hansa Franka. Dokładnie ten sam manewr chciał przeprowadzić Heydrich, zwołując konferencję w Wannsee. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest tutaj napisana w drugiej części tego zdania i zaznaczył, że zwołano tą konferencję w celu wyjaśnienia podstawowych problemów. Otóż w Wannsee konferencja odbywa się w zasadzie w jednym celu, znaczy tutaj na tym polu. Chodzi o to, ponieważ proces deportowania Żydów na wschód i doprowadzania w jakiś sposób do rozwiązania żydowskiego problemu jest procesem bardzo złożonym logistycznie i bardzo wiele różnych urzędów będzie partycypowało w tym procesie. I tutaj na tej konferencji formułuje się, w jaki sposób dane urzędy będą ze sobą współpracowały. Przede wszystkim chce się uzyskać akceptację przedstawicieli tych urzędów dla... Ale jakich urzędów konkretnie, panie doktorze? Koleje, policja, generalne gubernatorstwo? No właśnie, przejdźmy sobie, ja nie będę być może, bo nie ma to chyba sensu, żebym wyliczał wszystkich uczestników, natomiast pokażę państwu, jakie organizacje były reprezentowane, tak? To znaczy, króciutko, Gauleiter dr Alfred Mayer z Ministerstwa Rzeszy do spraw okupowanych terytoriów wschodnich. Zaraz wyjaśnię, dlaczego był potrzebny. Dr Georg Liebbrand, Ministerstwo Rzeszy do spraw okupowanych ziem wschodnich. Znowuż, tak? Martin Luther, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeszy. Tak? Zresztą z Luterem to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to właśnie Luterowi zawdzięczamy, że protokół przetrwał, ponieważ Luter odważył się spiskować przeciwko swojemu szefowi Ribbentropowi i został zatrzymany i wsadzony na czas procesu, jaki mu wytoczono, do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen i po prostu w aktach jego sprawy zachowano protokół z konferencji w Wannsee, który dostał do zaakceptowania i o nim zapomniano. I dlatego wszystkie inne wersje zniszczono, natomiast ta się uratowała, tak? Dalej mamy doktora Wilhelma Stuckarta z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy, Ericha Neumana z urzędnika pełnomocnika do spraw planu czteroletniego, czyli w ogóle chodzi tutaj no, przede wszystkim o gospodarkę, pracę, finanse i tak dalej, te wszystkie ministerstwa. Doktora Rolanda Freislera z Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy,
No i teraz mamy również doktora Józefa Bühlera, zastępcę Hansa Franka, tak, w generalnym gubernatorstwie. Dalej mamy doktora Gerharda Klopfera z kancelarii partyjnej NSDAP, Friedricha Wilhelma Kritzingera, podsekretarza stanu w kancelarii Rzeszy, tak, też zajmującego się kwestiami żydowskimi w tamże. Wreszcie Gruppenführera Otto Hoffmana z RSH, przepraszam, z Głównego Urzędu Spraw Rasowych i Osiedleńczych, to jest co innego, to nie jest RSH. Samego Eichmana, który w zasadzie no, spisuje protokół, tak, ale jest w RSH specjalistą od kwestii żydowskiej, jest szefem referatu 4B4, czyli sprawy żydowskie, organizuje ten no, praktycznie na każdym etapie zagłady odgrywa główne funkcje logistyczne. Mamy jego przełożonego, tego tak zwanego Gestapo Müllera, czyli Gruppenführera Heinricha Müllera, który jest szefem no właśnie Gestapo w RSH, w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. I mamy dowódcę Policji Bezpieczeństwa ISD w Generalnym Gubernatorstwie Oberführera Eberharda Schöngarta i osobę, która tu w zasadzie nie pasuje, bo tylko komendanta Policji Bezpieczeństwa z Rygi, SS Sturmbannführera doktora Rudolfa Lange. I tutaj trochę zdradza nam jego obecność, o co też chodziło w konferencji Wannsee. Czyli mamy, wymieniłem Państwu instytucje, widzą Państwo, o co chodzi. Tak? To znaczy chodzi oczywiście tutaj to jest o jasne, to... chodzi o logistyczne zaplanowanie masowego mordu, tak? Czy zorganizowanie może? Może jeszcze nie do końca masowego mordu. To znaczy tutaj, no jak się wczytać, mało badaczy zwraca uwagę na to, że protokół świadczy przede wszystkim o podziale ludności całej żydowskiej na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa, o której tu nie ma ani słowa, to jest grupa niezdolnych do pracy. O tym się nie pisze. Tu się pisze o Żydach, którzy są zdolni do pracy. Co z nimi zrobić? Tak? Ludzie niezdolni do pracy możemy sobie wyobrazić, są skazani na śmierć. No i teraz tu jest kwestia metod, dlatego jest potrzebny właśnie ten SS Sturmbannführer Rudolf Lange. Dlaczego? Dlatego, że to jest praktyk. Jest taki film rekonstruujący, fabularny, rekonstruujący, angielski bodajże, rekonstruujący całą konferencję w Wannsee, gdzie się pokazuje, jak on jest przywożony z Rygi no właśnie pod Berlin samolotem i ląduje tam na jeziorze Wannsee i tak dalej, wchodzi i tam wita się z wszystkimi. Co on robił w tej Rydze? On dowodził dzień wcześniej rozstrzeliwaniami Żydów przewiezionych z Berlina. To znaczy on bezpośrednio z wykopu nad masowego grobu został przetransportowany na konferencji w Wannsee, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Tylko po to dobrze. Jest potrzebne. Panie doktorze, to spróbujmy podsumować to, żebyśmy mieli to wszystko położone. Czyli po pierwsze, pierwszym celem konferencji w Wannsee jest próba przejęcia przez Heidricha z pieczy i kontroli nad całym procesem rozwiązania kwestii żydowskiej. Drugim takim prozaicznym, praktycznym nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi resortami i instytucjami, które mają to realizować, tą politykę antyżydowską, ale teraz, i to jest dosyć, myślę, że może być zaskakujące dla wielu widzów, to znaczy nawiążę do tego, o czym pan powiedział o tych dwóch grupach, to znaczy Żydzi nie nadający się do pracy, tak, czyli w wyniku tych strasznych prześladowań, gettoizacji i tak dalej, działań III Rzeszy, bardzo duża część jest przeznaczona do zagłady, to się tam określa jakimś tam specjalne traktowanie i takimi innymi eufemizmami, no ale jest ta duża grupa Żydów zdolnych do pracy, którzy mają zostać wykorzystani w różnych tam publicznych robotach, w obozach koncentracyjnych i tak dalej, to jest jasne, ale i tutaj mam do pana pytanie, no bo formalnie rzecz biorąc, jeżeli się mówi o Holokauście, no to uznaje się, taka jest kanoniczna wersja, że była to eksterminacja całego narodu, każdego człowieka, który był Żydem. Tymczasem w Wannsee okazuje się, że ma być eksterminacja tylko niezdolnych do pracy, czyli jak rozumiem jakaś wielka operacja eutanazyjna, czyli powtórka T4 wobec Żydów niezdolnych do pracy, no ale jednak zdolni do pracy mają żyć,
i pracować na potrzeby III Rzeszy. No to to się nie trzyma kupy. Albo też może chodzi o to, żeby oni zostali wyniszczeni przez tą pracę. Czy może pan to wyjaśnić widzom, bo to jest jakaś niejasność, która się tu pojawia. To nie jest niejasność. To znaczy jedni i drudzy są skazani na śmierć w wyniku tego przystąpienia Ameryki do wojny. Ale różnica jest w tempie tej śmierci. I tutaj przeczytam fragment protokołu, taki decydujący, i sobie go przeanalizujemy i wtedy będziemy mieli odpowiedź na to pytanie. Cytuję. W przebiegu realizacji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej należy użyć Żydów do pracy na wschodzie pod odpowiednim kierownictwem i w odpowiedni sposób. Ujęci w duże kolumny robocze z uwzględnieniem separacji obu płci, to jest bardzo ważne. Ujęci w duże kolumny robocze z uwzględnieniem separacji obu płci zostaną zdolni do pracy Żydzi skierowani na te terytoria, czyli wschód, w celu budowy dróg. Przez naturalną eliminację odpadnie przy tym oczywiście duża ich część. Pozostałych należy poddać odpowiedniemu traktowaniu, gdyż będzie to bezsprzecznie najbardziej odporna część, wyselekcjonowana na naturalnej drodze. W razie uwolnienia należałoby ją uważać za zalążek nowej żydowskiej odbudowy, czego uczy nas historia. Rozumiem. I to jest jasne, tak? Czyli jedni zamordowani, po prostu zamordowani, a drudzy zamordowani poprzez wycieńczającą niewolniczą pracę. Nie tylko, bo nie wszystkich praca zabije. I tu mamy proces naturalnej selekcji. Najsilniejsi przeżyją. I tu jest jasno powiedziane. Trzeba zamordować. Trzeba ich poddać odpowiedniemu traktowaniu. No to jest eufemizm oznaczający mord i tutaj wskazuje na to zastrzeżenie. W razie uwolnienia należałoby tą grupę uważać za zalążek nowej żydowskiej odbudowy, czyli za najgorszych najbardziej zaciekłych przeciwników, jakich można sobie wyobrazić, bo najsilniejszych, naturalnie wyselekcjonowanych. Tak? Czyli mamy jedną grupę, którą zabijamy od razu, stopniowo, ale od razu, w obozach zagłady, w gettach i tak dalej. I drugą grupę, i to jest na poważnie. Dlaczego mówię, że na poważnie? Bo niektórzy uważają, z badaczy, że to jest też taki język, który w zasadzie ma ukryć ludobójstwo, tak, już zaplanowane. To ta praca na wschodzie, pod odpowiednim kierownictwem, w kolumnach roboczych. Ale tu mamy to dziwne zdanie o separacji obu płci. Przypominam, Eichmann powiedział, że każde zdanie protokołu było cyzelowane wielokrotnie. Tu nie ma złego sformułowania, tu każde słowo jest zbadane. Więc czemu separujemy płeć? Płcie, no dlatego, żeby się nie rozmnażali. Tak? A skoro się mogliby rozmnażać, to oznacza, że to nie jest kamuflaż językowy, oznaczający natychmiastowe ich zabicie w obozach zagłady, czyli deportacja na wschód w cudzysłowie, czyli zamordowanie, tylko że oni poważnie mieliby wykonywać roboty. Nie, tylko proszę zwrócić uwagę, że taka była też praktyka, prawda? Tak. Znamy te obrazy, nawet jak jeszcze węgierscy Żydzi przyjeżdżali do Auschwitz w roku 1944. Stał tam jakiś Mengele, prawda? I kobiety z dziećmi, które tam wiadomo było, że są nie będą w stanie pracować. Do komór gazowych kierowano na jedną stronę, zdrowych mężczyzn na żydowskich też do pracy, w związku z tym tak działano. Panie profesorze, panie doktorze, my musimy niestety kończyć powoli, bo czas pędzi nieubłaganie. Mam dwa pytania, czyli po pierwsze, konferencja w Wannsee, żebyśmy podsumowali to, czy to jest przełom w tej radykalizacji polityki narodowo-socjalistycznej, czy to jest tylko pewne takie nadanie pewnych formalnych ram pewnemu procesowi, który i tak już się toczył od pewnego czasu? Niemcy mają taką odpowiedź sowohl als auch, czyli zarówno to, jak i to. Przełom to jest dla ludzi, którzy tam przyjechali z różnych ministerstw i nie wszyscy są zaznajomieni z procedurą mordowania, jaka odbywa się już na wschodzie. Tak? To jest po raz pierwszy być może przed ich oczami przedstawione między innymi przez Rudolfa Lange, jak to wygląda. W tym sensie jest to przełom. Ale z drugiej strony tak naprawdę to jest to usunięcie wszystkich przeszkód i przede wszystkim chęć
zdobycia akceptacji, ponieważ znowuż tutaj zwrócę uwagę na procedurę, każdy z uczestników konferencji otrzymał taki sam egzemplarz protokołu z konferencji w Wannze. I procedura była taka, że w określonym czasie, chyba 2 tygodni, jeżeli ministerstwo czy dany urząd nie zgłosił protestu, w sensie nie poprawek, to dokument został uważany za zatwierdzony i wchodził do realizacji. O to tu chodziło, żeby się dogadać w bardzo przystępnej atmosferze, jak będziemy razem współpracować i żeby ministerstwa później udzieliły swojej aprobaty do ustaleń w trakcie tej konferencji. Czyli tak, to był przełom, ponieważ w tym momencie poprzez tych przedstawicieli, szefowie tych poszczególnych resortów dowiedzieli się już jednoznacznie, co jest planowane i w jaki sposób, i że będzie to drastyczne, i w jakim tempie, i tak dalej. A po drugie udzielili temu swojej akceptacji, czyli tu się zakończą walki buldogów pod dywanem, bo wszyscy będą ciągnąć w jedną stronę ten wózek Holokaustu. Tak? I w tym momencie to jest przełomowe, to jest bardzo ważne. Tak? No dobrze, to czyli jednak, jak Państwo widzą, konferencja w Wannze była bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem w historii tego ludobójstwa, w ogóle świata, ale ludobójstwa narodowo-socjalistycznych Niemiec na Żydach, chociaż paradoks jest taki, że gospodarz konferencji, Reinhard Heydrich, nie mógł go wprowadzić w życie, bo został zastrzelony, jak wiadomo, w Pradze. Był wówczas protektorem Czech i Moraw przez skoczków spadochronowych czeskich z Londynu. Ale Otto Globotnik, o którym wspominał pan doktor, popularny Globus, jak mówili na niego przyjaciele, jeden z największych, najbardziej zwyrodniałych narodowo-socjalistycznych zbrodniarzy, rozpoczął operację Reinhardt właśnie na cześć Heydricha i to już co, Bełżec, Sobibór, Treblinka i masowa zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, miliony ludzi zginęły w komorach gazowych. To było, drodzy Państwo, przedstawienie genezy tego, tak jak powiedziałem, jednego z największych ludobójstw w dziejach świata. I jeszcze na koniec zapytam pana profesora, pana doktora, już rozmawialiśmy na tym na początku, ale porozmawiałem jeszcze na sam koniec absolutnie Hitler w tym wszystkim. No bo to jest oczywiście coś, co wzbudza olbrzymie emocje. Mówił pan na początku, że rozkazu takiego przynajmniej na piśmie Hitler nie wydał, że on podżegał do tego mordu, że on aprobował to bez wątpienia, ale to było w dużej mierze inicjatywą ludzi niższego i średniego szczebla. To co, gdyby Hitler nie strzelił, nie palnął sobie w łeb i stanąłby przed sądem i pan, panie doktorze, byłby sędzią, który miałby zdecydować o jego losie, to skazałby go pan za Holokaust, czy nie? Jak to jest? Czy on ponosi odpowiedzialność jako narodowo-socjalistyczny przywódca za to? Czy jak pan to widzi? Bo to jest dosyć duży spór na ten temat. To znaczy ja widzę to w ten sposób, że bez Hitlera mogłoby Holokaustu w ogóle nie być. To znaczy Hitler jest tym obsesjonatem, który wtłacza w ogóle w ideologię NSDAP morderczy antysemityzm. I to wtłacza już na etapie, pierwsze zarodki są widoczne w Mein Kampf, tak? I ta jego, to tak zwane proroctwo, na które on się tam chyba z 19 razy, tam ktoś policzył z historyków, powoływał z 30 stycznia 1939 roku, że jeżeli międzynarodowe żydostwo wywoła kolejną wojnę światową, to rezultatem nie będzie bolszewizacja Europy, tylko zlikwidowanie rasy żydowskiej w Europie. Jakoś tak to było, ja to z pamięci cytuję w tej chwili, staram sobie przypomnieć. Powtarzał przy każdym przełomowym momencie, jaki doprowadzał do kolejnego stopnia radykalizującego, udzielając w ten sposób publicznej aprobaty dla tej radykalizacji na danym etapie. To samo odbyło się znowuż po wejściu Stanów Zjednoczonych do wojny w grudniu. Tam odbywał się zjazd gauleiterów w Berlinie, chyba od 10 do 13 grudnia. Tam był między innymi Hans Frank i tam Hitler znowuż powtórzył to swoje proroctwo. I to jest takie bardzo symptomatyczne, bo 16 grudnia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Frank przemawiał do członków swojego rządu. I tam między innymi powołał się na tą mowę Hitlera i między innymi sformułował
że w Berlinie powiedziano nam, to znaczy tak sobie zakpił, że przecież nikt nie będzie ich deportował na wschód. Jeżeli macie problem ze swoimi Żydami, to po prostu się z nimi załatwcie, w sensie zabijcie ich, tak? I tutaj też jest ciekawie, ponieważ on dalej mówi, że nie możemy ich przecież zagłodzić, nie możemy ich przecież zagazować, ale znajdziemy środki techniczne, by rozwiązać ten problem. Czyli 16 grudnia jeszcze mu nie powiedziano, jakie to środki techniczne są. Tak? Natomiast chwilę później, 20 stycznia, mamy już konferencję w Wannsee i tam już w zasadzie te środki są sformułowane. Tak? Dobrze, panie doktorze, czyli krótko mówiąc, Hitler winny podżegania i ja się zgadzam z tym w 100%, uważam, że powinien za to, wiem, że narażę się przeciwnikom kary śmierci, ale dostać po prostu karę śmierci za to, mimo że najprawdopodobniej rzeczywiście tego rozkazu na piśmie nie wydał, ale bez wątpienia, kiedyś jeszcze powiem na koniec państwu, robiłem wywiad z profesorem Janem Kershołem, w Manchesterze zresztą to było, dobrych parę lat temu, i on właśnie, Kershaw, stworzył takie określenie working towards Hitler, czyli pracować ku życzeniom, wybiegać naprzeciwko życzeniom Führera, który po prostu działał jako taki agitator, który tą ideologię stworzył i bez wątpienia jako przywódca III Rzeszy ponosi za to odpowiedzialność. I tutaj nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że Hitler nic nie wiedział o Holokauście i w ogóle nie miał z tym nic wspólnego i to wszystko zły Himmler zrobił. Bez wątpienia rola Hitlera w tym jest olbrzymia. To znaczy, panie tutaj, doktorze, jeśli mogę, ostatnie zdanie, jeśli mi pan pozwoli. Tak? Tu jeszcze jest oczywiście bardzo ważny element, którego nie jesteśmy w stanie teraz ze względów czasowych prześledzić, ale jestem w stanie to w każdej chwili pokazać, że na każdym etapie radykalizacyjnym, również w protokole w Wannsee pisze, że to, co ustalimy, wymaga akceptacji Hitlera. O tym mówił kilkakrotnie Himmler, o tym mówił Globocznik, o tym mówił Krüger, o tym mówił Goebbels, pisał w pamiętnikach, że to wszystko odbywa się za aprobatą Hitlera, czyli za każdym razem, gdy przechodzono do następnego etapu wielkiej radykalizacji, on to musiał zaakceptować. Tego nie da się zlekceważyć. I ostatnia uwaga, przecież zostało coś takiego jak testament Hitlera i co jest głównym przekazem testamentu Hitlera, pisane już w 1945 roku, jest apel do przyszłych pokoleń Niemców, by skończyć z rasą żydowską. To zostawił Hitler na kilka dni przed swoim samobójstwem jako główny punkt swojego programu dla przyszłych pokoleń. Czyli i to była ta obsesja. Jego, kompletna obsesja, nic się jego w głowie nie zmieniło. Tak jest. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za posłuchanie tej rozmowy, a panu doktorowi za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem był dr Jacek Młynarczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Proszę bardzo o wspieranie kanału Historia Realna, żebyśmy mogli więcej nakręcać takich ciekawych programów i rozmów prowadzonych w plenerze. Wspierajcie Państwo kanał poprzez subskrypcję, poprzez komentowanie filmów, lajkowanie filmów, no i oczywiście wspierajcie nas na Patronite. Piotr Zychowicz, Historia Realna.